في هوديني في هوديني To są wariaty, to są bleśnickie tematy. To są te klimaty, to są wariaty. To są właśnie te śliskie tematy. To swoim imponuje to, drogi i gany. Młodzik nie jest zbuntowany, chcą być dzisiaj gangsterami. Chcą rzucać porcjami, rozbijać się furami. A są zieloni jak trawa i cięcy jak pergami. To są te klimaty, to są wariaty. To są właśnie te śliskie tematy. To są te klimaty, to są wariaty. To są właśnie te śliskie tematy. Gdzie byś nie poszedł, dziś drogi są wszędzie. Na domówkach, salonach, na każdej imprezie. To nie tabu, to życie i każdy kto je bierze. Podpisuje pakt z diabłem, ze zgonem przymierze. Lubisz to się bawić, wierzę, że bawić się lubisz. Uważaj, by w tym wszystkim równowagi nie zgubić. No bo wszystko jest dla ludzi, ale z umiarem. Wiem gdzie jest granica, kilkakrotnie przekraczałem i widziałem śmierć jak wynoszą go na nosza. Gościu niemiło wyglądał i miał przerażenie w oczach. To te pierdolone życie w tym pierdolonym kraju. Ze słabych psychicznie ludzi robi hołotę na haju. Gdzie daleko do raju, a tu jest najprostsza droga. Coś w tym jest, o tym wiem, nic mi nie mów o nałogach. Wielu młodych w tym zakresie miało z tym do czynienia, panie dupą, a nie głową. Przyczyną uzależnienia dragi mają to do siebie, że jest zawsze na nie popyt. Z tego rodzi się biznes, a potem kłopoty. Ale kto to, jakie bierze i w jakich ilościach? Mam wyjebane od czasu tamtego gościa. Nie rozejdzie się po kościach, tak sobie nie tłumacz. Szkoda, że po czasie dopiero to zrozumiał. Reszta dalej zapierdala i globalny popyt wzrasta. Może brat syn prezydenta, może sama głowa państwa. Tak naprawdę to co wiemy, to tylko namiastka. To raport specjalny, specjalnie dla słuchacza. To są te klimaty, pozdro wariaty. To są właśnie te śliskie tematy. To swoim imponuje to, drogi i gany. Młodzik nie jest zbuntowani, chcą być dzisiaj gangsterami. Chcą rzucać porcjami, rozbijać się furami. A są zieloni jak trawa i cięcy jak pergami. To są te klimaty, pozdro wariaty. To są właśnie te śliskie tematy. Jesteś w grze, więc wiesz co jest grane. Każdy prędzej czy później spisuje testament. Ej, co by było gdyby mało czasu ci zostało. Niby nieprawdopodobne, ale jednak tak się stało. Co się dzieje wtedy, gdy nawarstwi się kłopotów? Nagle jeden telefon zburzył twój spokój. Co by było gdyby wyrok byłby wydany? A ten kto go wydał jest nieprzewidywalny. Co byś powiedział na to, że twój koniec się zbliża? Nic po tobie nie zostanie, jedynie tylko cisza. Ponoć nie zna się dnia, miejsca ani godziny. Pomyśl ty już o tym wiesz, tylko nie znasz przyczyny. Ktoś chce cię zabić i zdać szefowi raporty. Masz tyle do gadania, co Żyd na gestapo, czyli nic. Jesteś w potrzasku i zanim się obejrzysz, możesz wylądować w piasku. Co się wtedy czuję między młotem a kowadłem? Gdzie to tylko kwestia czasu, kiedy na kolana padniesz? Co czujesz kiny, gdy to czyha tuż za rogiem? Nic nie trwa wiecznie, a ty nie jesteś Bogiem. Ręka sprawiedliwości pomoc wszystkich dosięga. I to ona zabija, kiedy przed nią klękasz. Nie masz alternatywy, pomysł co by było gdyby to dotyczyło ciebie i ten tekst był prawdziwy. I niech siedzi cicho ten, który wie o co chodzi. Bo gra się wtedy kończy, kiedy z tego świata schodzisz. A więc tymi słowami fundament sobie stawiam, bo ja być może zniknę, a pytanie pozostawiam. Taka jest kolej rzeczy i tak czasem bywa. Kiedy coś traci ważność, to się tego pozbywasz. Tu się rąk nie umywa, nie ma alternatywy. Ciesz się z tego co masz, póki jesteś jeszcze żywy. Może nie być odwrotu, jesteś zamknięty jak w matni. Nie jesteś pierwszy i nie będziesz ostatni. Zbrodnia to zbrodnia, bez względu na motyw. Uważaj co czynisz, bo możesz mieć kłopoty. Kiny, to są te klimaty, pozdro wariaty. To są właśnie te śliskie tematy. To swoim imponuje to, drogi i gany. Młodzik nie jest zbuntowany, chcą być dzisiaj gangsterami. Chcą rzucać porcjami, rozbijać się furami. A są zieloni jak trawa i cięcy jak pergami. To są te klimaty, pozdro wariaty. To są właśnie te śliskie tematy.